Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 8 odcinek PZBuk Wideo Typ Dnia. Przed nami mecz numer 5 rywalizacji pomiędzy Toronto Raptors i Milwaukee Bucks i wiemy, że nie będzie to ostatnie spotkanie tej rywalizacji, bo na pewno spotkamy się za kolejne kilka dni na meczu numer 6. Po meczu numer 4 mamy sporo wniosków ciekawych, m.in. takich, że Kawhi Leonard jednak odczuwa skutki kontuzji, przez co zagrał zdecydowanie mniej agresywnie w poprzednim spotkaniu. Dowiedzieliśmy się też, że Kyle Lowry gra z kontuzją ręki, co też utrudnia mu zdecydowanie grę. Ale z drugiej strony mamy taki etap sezonu, że praktycznie nie ma graczy, którzy nie odczuwaliby skutki choćby jakichś mikrourazów. W związku z tym coraz bardziej do głosu dochodzi trzeci, czwarty, piąty, a nawet czasem szósty, siódmy czy ósmy zawodnik kolejny w rotacji, który sprawia, że drużyna gra lepiej. Tak było w meczu numer 4, kiedy to ławka rezerwowych Toronto Raptors załatwiła im zwycięstwo. Niemniej jednak dzisiaj, w kolejnym odcinku naszego typowania, bierzemy pod uwagę zawodnika pierwszej piątki Toronto Raptors, gracza, który przyszedł do tej drużyny na początku tego roku. Marc Gasol, bo o nim mowa, ma za sobą dwa zdecydowanie różne dublety spotkań. W meczach numer 1 i 2 był bardzo nieskuteczny, rzucił łącznie tylko 8 punktów w tych spotkaniach, natomiast w meczach numer 3 i 4 łącznie 33. Rzutów oddawał mniej więcej tyle samo, różniła się za to jakość tych rzutów oraz miejsce ich oddawania. W meczach numer 1 i 2 bardzo często wychodził na obwód, rzucał z pół dystansu, nie dostawał w ogóle piłek do gry tyłem do kosza, łącznie tylko dwa razy w pierwszych dwóch spotkaniach grał tyłem do kosza. W meczach numer 3 i 4 takich posiadania liczyliśmy łącznie 7. Oczywiście może to być pokłosie tego, że grał więcej minut, ale to przede wszystkim dlatego, że Raptors musieli trochę zmienić swój sposób gry. I na to dalej liczę, że tak się dalej będzie działo, że Gasol będzie jeszcze bardziej aktywny w ofensywie, bo tego najzwyczajniej w świecie potrzebują. Dlatego korzystając z bardzo fajnej linii, którą PZBuk przygotował na ten mecz, obstawiam, że w meczu numer 5 Marc Gasol rzuci powyżej 9,5 punktów. Patrząc na to, co wyprawił w meczach numer 3 i 4, wydaje się to być praktycznie pewne. Także to jest nasz typ na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!